po podliczeniu wyników sprawdzianu klas szóstych na zakończenie szkoły podstawowej zamojskich szkół publicznych w kończącym się niebawem roku szkolnym efekty pracy uczniów i nauczycieli przedstawiają się następująco. Najwyższy wynik osiągnęła szkoła podstawowa nr 6, zdobywając 74% punktów. Zaraz za nią z wynikiem 73% znalazła się szkoła podstawowa nr 4, a trzeci w kolejności wynik przypadł w udziale katolickiej szkole podstawowej. Zdobyła ona 68% punktów. Wszyscy uczniowie przyczynili się do tak wysokich wyników, ale niektórzy okazali się prawdziwymi orłami, zdobywając po 100% punktów ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie. Takim sukcesem może pochwalić się Julia Wiater, uczennica klasy 6A ze szkoły podstawowej nr 6. Byłam zwolniona z części matematyczno-polonistycznej, a w angielskim nie było nic takiego, co sprawiało trudności. Byłam laureatką w konkursie matematycznym. Dostałam list z możliwością stypendium. Świetnymi wynikami mogą pochwalić się również inni uczniowie najlepszej w tym roku szkoły. Miałam 100% z matematyki, 100% z angielskiego i 95% z polskiego. Idę do pierwszego społecznego gimnazjum w Zamościu. Po egzaminie końcowym czuję się dobrze. Napisałam go na dużą ilość punktów. Na 100% z matematyki, 100% z angielskiego i 90% z polskiego. Praca na taki sukces trwa w zasadzie 6 lat. Najważniejsze są pierwsze 3 lata edukacji wczesnoszkolnej, kiedy wychowawcy klas 1-3 potrafią zapoznać uczniów z tym, co ich czeka, zaprzyjaźnić z nauką. A nam nie pozostaje nic innego, jak pogratulować doskonałych wyników i życzyć uczniom dalszych sukcesów.